Witam. Dzisiaj na przykładzie dwóch obrazków pokażę, jak oprawiam przeze mnie wykonane obrazy. Mam rozłożone podkład pod obraz, obrazek właściwy, ramę i szkło. Sprawdzam, czy obrazek wpasowuje się w podkład, czyli plecy ramy. Wszystko robię praktycznie na dotyk. Sprawdzam po bokach, sprawdzam na rantach i z góry. Jeżeli uważam, że jest ok, to przymocowuję dany obrazek za pomocą taśmy maskującej papierowej używanej do malowania. Tak jak widać, cały czas kontroluję to palcami. Przyczepiam w jednym miejscu najpierw kawałeczek, który później usunę, żeby mi się nie przesuwało. Przy małym obrazku jest ten komfort, że jest to łatwiejsze. I teraz zaginam boki w taki sposób, że najpierw na ukos i później boczne prostopadle do obrazka. Zrobi mi się w ten sposób skos na rogach i będą ładnie się nakładać. Przyczepiam taśmą. Staram się zrobić to jak najdokładniej na całej długości. Cały czas kontrolując, czy mi się obrazek nie przesuwa. Po pozaginaniu tamtego rantu również dolepiam i sprawdzam, czy wszystko jest ok. W podobny sposób robię wszystkie cztery ranty. Przylepiając to taśmą papierową. I ostatni róg. Zostawiam miejsce na zawieszkę, która tam jest. Odchylam ją w odpowiedni sposób. W miarę możliwości staram się jak najbardziej naciągnąć to płótno, które jest od obrazu, żeby było naprężone z drugiej strony. I tak to wygląda. Sprawdzam teraz, jak przylega szybka. Wszystko jest w porządku. Biorę ramę, gdzie są poodchylane zaczepy. Mocowuję szkło. Odchylam, żeby jeszcze mi dobrze obrazek wszedł. Czyszczę szkło od wewnętrznej strony, by nie było odcisków palców. I wkładam obrazek właściwy, tak by go nie uszkodzić tymi uchwytami. Po dociśnięciu zaczepy
umocowuję z powrotem na miejscu. Czyszczę i w sumie już jest obrazek gotowy. Ja jeszcze zostawiam swój podpis z tyłu. Sygnuję to nazwą swojej strony, gdzie można znaleźć moje prace, a także rok wykonania. Kartę do playlisty z obrazami umieszczam u góry, a tymczasem mamy koniec tego obrazka. Teraz przejdę do drugiego. Po odchylaniu wszystkich zaczepów wyjmuję plecy obrazu, na którym będę mocować swój obrazek. Obraz jest z poprzednich filmów. Kartę umieszczam u góry. Usuwam taśmę maskującą, która była zabezpieczona lampę. I tym samym zwyczajem przypasowuję do pleców ramy, sprawdzając, czy wszystko jest ok. Również przykładam ramę odwrotnie, by sprawdzić, czy mi na pewno maskuje ranty obrazu. I teraz wpasowuję na podobnej zasadzie obraz, sprawdzając boki, górę, dół i kontrolując to na wszelkie możliwe sposoby. Tym razem przylepiam taśmę najpierw do materiału, do płótna. By łatwiej móc naciągnąć płótno po przylepieniu. Fakt faktem, że jeżeli to płótno nie przylepię tak, jakbym chciała, nie trafię w odpowiednie rozmieszczenie, mogę jeszcze w każdej chwili odlepić i poprawić. W tej chwili też palcami sprawdzam. Dolepiam od dołu i sprawdzam po bokach, czy odległości są odpowiednie z każdej strony. Teraz mamy trochę inną zawieszkę. Wciskam rogi na takiej samej zasadzie, po prostu nie zaginałam najpierw i później przykładałam prostopadle, tylko po przylepieniu wciskam jedną część i drugą zaginam w taki sposób, by był dokładnie taki sam efekt na ukos, na rantach. Pomagam sobie nożyczkami i mam kąt prosty. Po przylepianiu z każdej strony ten obraz nie będzie miał szyby, bo myślę, że diamond painting świetnie wygląda, faktura obrazu również bez szyby daje to bardzo fajny też efekt. I po włożeniu i sprawdzeniu wszystkich zaczepów odchylam je z powrotem. Przymocowując dokładnie obraz.
tradycyjnie podpisuję. Przy okazji zapraszam na swoją grupę na Facebooku, gdzie można zobaczyć moje prace. I taki jest efekt końcowy oprawionego przeze mnie obrazu. Jeżeli się podobało, tradycyjnie proszę o kciuk w górę, również o komentarz, jak i o subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, i dzwoneczek, jeżeli chcesz mieć powiadomienia o następnych filmikach. Dziękuję za dzisiaj, pozdrawiam i zapraszam serdecznie.